Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy o takich, można powiedzieć, różnych sprawach i historycznych, i z zakresu takich trochę, może nie tyle bieżących, ale można powiedzieć geopolitycznych. A moim Państwa gościem po raz pierwszy u nas w takiej rozmowie, chociaż nie pierwszy raz w ogóle na kanale, Jarosław Jagiełło. Witam serdecznie. Autor książki Lechia i Lechici w Kronice Polskiej Wincentego Kadłubka. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, no i wspierania naszego kanału finansowo. Zaczniemy trochę inaczej niż chciałem wystartować, ale ponieważ no, jakby przyszła do nas taka informacja, że jeden właśnie z liderów polskiej prawicy wypowiedział się na temat Wielkiej Lechii. Niektórzy, widząc nawet okładkę książki, już myśleli, że książka jest tutaj właśnie turbolechicka, a akurat nie jest. Natomiast jeden z liderów właśnie wypowiedział się, że no, w zasadzie jeśli nazwać to, co było przed chrztem Mieszka Wielką Lechią, to Wielka Lechia była. No i co o tym sądzić? Tak, warto sprostować i powiedzieć, że takiego zjawiska jak Wielka Lechia w historii nie było. Nie było również starożytnej Lechii, to znaczy tego zjawiska, tego fenomenu, jakim jest Lechia, Lechickość, Lechici, w starożytności nie było. On się narodził dużo później, dopiero w średniowieczu. Również w średniowieczu, o ile już Lechia jest zjawiskiem jak najbardziej historycznym, to powiedzenie o tym państwie, które Lechici tworzyli, że było ono wielkie, jest no, pewnego rodzaju nadużyciem. Dlaczego? Dlatego, że to państwo w dobie swojego rozkwitu obejmowało mniej więcej ziemię współczesnej Polski bez województwa warmińsko-mazurskiego i województwa podlaskiego na północ od rzeki Narwi, plus Galicja Wschodnia i plus wschodnia część Mecklenburgii. Prawdopodobnie. Z tą Mecklenburgią sprawa jest wieloznaczna. Tutaj obecność gdzieś na wododziale Wisły i Dniepru oraz w Galicji Wschodniej jest dużo bardziej prawdopodobna. To jest wszystko, co możemy powiedzieć na podstawie tego, co napisał Kadłubek, i jednocześnie stwierdzić z pewnością, że takie państwo istniało, bo jeśli Kadłubek pisze około roku 1195 o państwie, które znamy jako państwo polskie w roku 1180, czyli 15 lat wcześniej niż on to pisze, i używa na określenie ziem polskich, później nazywanych Koroną Królestwa Polskiego, używa określenia Lechia, to znaczy, że możemy w pełni odpowiedzialnie powiedzieć, że Lechia jako zjawisko historyczne dla tego czasu występowała. A to, jak wcześniej się zaczęła i jakie granice miała, są, jest oczywiście kwestią dyskusji. Natomiast z całą pewnością przed połową VII wieku o Lechii tak czy o Lechii mówić nie możemy. Dopiero po tym okresie czasu, od drugiej połowy VII wieku jest to kwestia do dyskusji, do rozważenia, do przedbadania źródeł historycznych istniejących, zapisów historycznych istniejących po dziś dzień i stwierdzenia, czy takie zjawisko, jak prawdopodobne jest, czy bardzo prawdopodobne, czy nieprawdopodobne. Ale czy tak, czy inaczej, mówienie o jakiejś Wielkiej Lechii jest moim zdaniem no nadużyciem, bo to wcale wielkie państwo nie było. No to żeby zamknąć ten taki wątek, od którego zaczęliśmy, ale jest w zasadzie pobocznym, to skąd można powiedzieć taki pewnego rodzaju boom na Lechię i wielkolechickość, lechickość i wielkolechickość. W ostatnich latach bardzo zjawisko takie, no, powiedziałbym, żywe przynajmniej w niektórych czeluściach internetu, ale nie tylko, bo przecież i w publikacjach wydawanych, bądź co bądź, no, wydawałoby się przez poważne wydawnictwa. Tak, bo i Bellona wydaje książki na ten temat, przepraszam za może kryptoreklamy, nieświadoma, przepraszam. I inne wydawnictwa wydają też takie książki z lechickością w tytule, to jest prawda. Wydaje mi się, że człowiek jest ciekawy tego. To Wacław Maciejowski, taki historyk Polski z połowy XIX wieku, powiedział, że dusza ludzka czy dusza człowiecza jest chciwa wiedzy o tym, co było
przed narodzinami, co będzie po śmierci. No, przed narodzinami, czyli dla nas to będzie przed chrztem Mieszka I, który się przyjmuje, uznaje w historiografii głównego nurtu jako to wydarzenie, które no, zdradza Polskę jako zjawisko polityczne w Europie i na świecie. No, ja myślę, że to tak nie było, że możemy mówić o Polsce, polskości nieco wcześniej. To jest oczywiście współczesne pojęcie, wtedy tego pojęcia nie używano, ale możemy mówić, i tu powtarzam za Henrykiem Łowmiańskim, który już w latach 80. XX wieku pisał, że istnieją zapisy historyczne poświęcone uprawdopodobniające istnienie państwa piastowskiego przed Mieszkiem I i że takie zapisy źródłowe istnieją i że można je przebadać, przeanalizować i stwierdzić, jak to najprawdopodobniej było. No, współczesny wykład historii Polski abstrahuje od tego problemu, czy w ogóle od problemu tego, co było przed Mieszkiem I. No i w tę próżnię wypełniają właśnie takie pojęcia jak Lecha i Lechickość. No i niestety, no, gdyby one były oparte o jakby materiał źródłowy i właśnie czy o Kadłubka, czy o to, co Nestor napisał, używając nomenklatury wschodniosłowiańskiej, czyli mówiąc o Lachach, czy inne zapisy źródłowe powstały we wczesnym średniowieczu, niekoniecznie w Polsce, no, czy w Polsce innych niż Kadłubek nie mamy. No ale powiedzmy, czy czeskie nawiązujące do tej terminologii, czy nawet niemieckie, węgierskie, południowosłowiańskie są takie, no to byłoby ok, ale no jeżeli próbuje się dowodzić czegokolwiek o wczesnej historii Polski na podstawie kroniki tak zwanego Prokosza, która jest falsyfikatem prawdopodobnie, a w ogóle dziełem powstałym pod koniec XVIII wieku, no to no z całym szacunkiem, no ale no dzieło, które powstało pod koniec XVIII wieku, no ma marne szanse powiedzenia czegokolwiek nowego i wartościowego o tym, co działo się w wieku IX, czy VIII, czy nawet X. Innego niż to, co zostało powiedziane wtedy. Wtedy, czyli w IX, X, XI wieku na temat ówcześnie mających miejsce zdarzeń. To przechodząc do meritum, do tego, o czym chciałem, żebyśmy sobie głównie porozmawiali, no bo mamy teraz wojnę rosyjsko-ukraińską i oprócz tych wszystkich bieżących wątków pojawiają się gdzieś tam też wątki, powiedzmy, różnych zaszłości historycznych, więc może należałoby zacząć właśnie takie dywagacje od samego powiedzenia, kiedy możemy mówić o Rosji, i od kiedy możemy mówić o Ukrainie, bo oczywiście oba te organizmy odwołują się gdzieś tam do swojej historii sięgającej daleko, daleko wstecz. No tu pamiętam to, co mi powtórzył kiedyś nawet właśnie też w wywiadzie profesor Jerzy Robert Nowak o śmiałej teorii jednego z deputowanych ukraińskich, który stwierdził, że Chrystus był Ukraińcem, wszyscy apostołowie byli Ukraińcami i ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu też były po ukraińsku. Ale to na marginesie. W każdym razie rekapitulując, od kiedy możemy mówić o Rosji, od kiedy o Ukrainie i do czego one się tylko tak odwołują, powiedzmy, a związek jest luźny? Zastanawiałem się nad tym, czy dziedzicem Rusi Kijowskiej jest w większym stopniu Ukraina czy Rosja i odpowiedź jest jednoznaczna – Rosja. I za moment będę tego dowodził i myślę, że obiektywnie patrząc na historię, to tak właśnie jest. Ruskość, ta, którą znamy, bo mogła być jeszcze wcześniej inna, ruskość, której zapisy są tak wieloznaczne i czasami sprzeczne z sobą, że dokładnie nie wiemy, co było, co mogło być. Ale ta ruskość, którą znamy, narodziła się w roku 862, kiedy grupa germańskich, wareskich, czyli mówiąc współczesnym językiem szwedzkich wojowników, dokonała podboju Nowogrodu Wielkiego i tej części współczesnej Federacji Rosyjskiej. Wokół Nowogrodu Wielkiego, wokół Piotrogrodu współczesnego. Zakładając państwo ruskie, znaczy zakładając państwo wareskich, germańskich wojowników na obszarach zamieszkiwanych przez ludność słowiańską z jednej strony, fińską czy z drugiej strony, które z czasem zostało nazwane państwowością ruską, a ci ludzie Rusami czy Rusinami, jeszcze później Rusinami. W tym samym czasie odrywa się od tej grupy germańskich wojowników, której przewodził Ruryk, grupa jego towarzyszy,
z Ascoldem i Dirrem na czele, którzy dokonują inwazji na południe, wzdłuż Dniepru podbijają Kijów oraz państwo Polan i zakładają drugie, konkurencyjne, można powiedzieć do pewnego stopnia, państwo wareskie, czyli germańskie, germańskich wojowników, na obszarze tym razem środkowego Podniepsza, Kijów, Czernichów. To będą te okolice, może wschodnia część współczesnego Wołynia, wschodnia część współczesnego Podola. Tu powstaje państwo Ascolda i Dira, które zostaje już po niecałych 20 latach, w 882 roku, podbite przez następcę Ruryka w Nowogrodzie Wielkim, w tej germańskiej germańskiej, ale pod wodzą Ruryka ukształtowanej Rusi na północy. I dokonuje się scale, ten człowiek miał w historiografii rosyjskiej znany jest jako Oleg, w historiografii krajów zachodnioeuropejskich jako Helgi. Helgi, czyli ewidentnie imię staronordyckie, czy po prostu germańskie. Tenże Oleg podbija państwo Ascolda Dira i doprowadza do zjednoczenia tych dwóch organizmów państwowych. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to nie były jedyne dwa organizmy państwowe założone przez Waregów na obszarze, który dziś nazywamy wschodniosłowiańskim. Kilkadziesiąt lat później, gdzieś w latach 30., 40., 10. wieku, jeszcze inna grupa wojowników germańskich zakłada księstwo, które w historiografii jest zwane jako połockie. To są takie pierwociny, można było powiedzieć, Białorusi. Białorusi bez Rusów, bo to była jeszcze inna grupa wojowników, którzy z czasem zostali podporządkowani przez Rurykowiczów i włączeni do tego organizmu Rusi, która była Rusią Rurykowiczów, czyli potomków tego najeźdźcy, lidera tych najeźdźców germańskich, Ruryka. Czyli tak naprawdę mamy na wschodzie, na obszarze, który dziś nazywamy wschodniosłowiańskim, trzy różne organizmy polityczno-państwowe, z których każdy jest zakładany przez odrębną grupę germańskich wojowników, którzy z czasem te organizmy zostają scalone w jedno państwo, w Ruś, w historiografii państwo zwane Rusią Kijowską. To państwo rozwija się terytorialnie, zyskuje przewagę nad sąsiednimi krajami, w tym nad państwem Polan, w tym nad obszarem współczesnym południowo-polskim, który przez cały X wiek i całą wcześniejszą, przez cały X wiek, z wyjątkiem ostatniego roku, X wieku, rozwijał się niezależnie od państwa Polan, od państwa, które dziś nazywamy państwem polskim, zyskują przewagę nad innymi organizmami państwowymi. W międzyczasie upada też Hanat Chazarski, gdzieś tam na pograniczu Europy i Azji. Ruś się rozwija, Ruś zyskuje na znaczeniu też kulturowym, religijnym, bo w 1037 roku zostaje założona metropolia kościoła chrześcijańskiego, ale uznającego autorytet patriarchy konstantynopolitańskiego dla właśnie tych obszarów ruskich. Powstaje bodajże sześć biskupstw tej metropolii, tego arcybiskupstwa kościoła, który dziś nazywamy prawosławnym, właśnie z siedzibą w Kijowie. Co jest tym czynnikiem, który tak naprawdę de facto tworzy tę społeczność ruską w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, czy wschodniosłowiańską w dzisiejszym tego słowa znaczeniu? Bez wątpienia, gdyby nie wspólna religia, gdyby nie religia, jedna religia dla wszystkich ludów, które zamieszkiwały państwo, już możemy mówić o państwie ruskim, Rusów, Rusinów, gdyby nie jedna religia, jeden język liturgiczny, jedna kultura w następstwie tego powstająca, to trudno byłoby mówić o tym, że jakaś ruskość, rosyjskość, ukraińskość w ogóle powstały. Kolejną kluczową datą jest rok 1054, kiedy Jarosław Mądry dzieli swoje państwo, podobnie jak u nas w Polsce kilkadziesiąt lat później Bolesław Krzywousty, pomiędzy swoich pięciu synów i rozpoczyna się okres rozbicia dzielnicowego Rusi Kijowskiej. Ten okres rozbicia Rusi Kijowskiej zaważy właśnie na tym, między innymi na tym, że Kijów utraci swoje znaczenie i jakby przewodnią rolę w tym świecie wschodniosłowiańskim. Już w 1169 roku jeden z Rurykowiczów dokonuje inwazji na Kijów i jego okolice, zdobywa ten Kijów, ale nie przenosi do niego swojej stolicy, ponieważ
jest to książę bodajże Andrzej Bogolubski, a jeżeli dobrze pamiętam, to książę włodzimierski. We Włodzimierzu nad Klaźmą miał swoją siedzibę. Włodzimierz nad Klaźmą to jest na północny wschód, bardziej na wschód niż na północ od współczesnej Moskwy, nad rzeką Klaźmą, która jest dopływem, podobnie jak rzeka Moskwa, nad którą leży współczesna Moskwa, dopływem Oki, która wpada do Wołgi, no i dalej wiadomo do Morza Kaspijskiego. No i tenże Andrzej Bogolubski nie przenosi swojej stolicy, nie zasiada na tronie w Kijowie, tylko pozostaje we Włodzimierzu. Natomiast w Kijowie umieszcza swojego namiestnika, nie wiem, zapewne krewnego, może syna, jako lokalnego namiestnika. Bardzo ważną datą, czyli mamy proces, jakby rozpoczyna się proces, no jakby utraty znaczenia Kijowa na rzecz innych ośrodków na terenie wschodniosłowiańskim. Ewidentnie to, że Kijów był na szlaku komunikacyjnym wiodącym ze wschodu, z Bagdadu, na zachód, gdzieś tam do Ratyzbony czy Moguncji i przez to był łatwo dostępny dla wszystkich najeźdźców, to on był zdobywany. Przez pieczęgów, połowców, wszelkiej maści koczowników, również Mongołów. Kijów pada w roku 1240, dostaje się pod władzę Złotej Ordy, czyli państwa, które powstało na gruncie rozpadu Imperium Chingischana, który zmarł w 1227 roku. Rusini przegrali już pierwszą bitwę nad Kałką z Mongołami w 1223 roku, ale jeszcze przez kilkanaście, 17 lat tę niezawisłość obronili. W roku 1240, bodajże 3 grudnia, Kijów pada pod ciosami wojsk mongolskich i od tego czasu rozpoczyna się okres jarzma mongolskiego, później tatarskiego na ziemiach wschodniosłowiańskich. Bardzo szybko też Kijów traci kolejne elementy swojego prestiżu politycznego, znaczenia, bo już w roku 1252 czy 1254 ówczesny Han Złotej Ordy wskazuje na Aleksandra Newskiego, który był księciem nowogrodzkim oraz zdobył władzę w księstwie Włodzimiersko-Suzdalskim ze stolicą Włodzimierzem nad Klaźmą, czyli zdobył ten tron, który wcześniej był w posiadaniu tego człowieka, który podbijając Kijów, Andrzeja Bogolubskiego, który podbijając Kijów nie przyniósł tam swojej stolicy, wskazując na to, że to Włodzimierz jest właściwą stolicą na tym etapie tych rozbitych na dzielnice państw ruskich. I to właśnie temuż Aleksandrowi Newskiemu, temu, który pokonał i Krzyżaków, i Szwedów, i Litwinów, i w dowód uznania dla jego siły, znaczenia i prestiżu, mongolski, Han Złotej Ordy, mówiąc precyzyjnie, to jego wskazuje jako tego zwierzchnika wszystkich książąt ruskich, człowieka, który będzie takim pośrednikiem pomiędzy tymi idącymi pewnie już być może nawet w kilkadziesiąt osób książątami ruskimi sprawującymi swoją władzę, a Mongołami. No, jego głównym zadaniem było zbieranie daniny od tychże książąt ruskich, tego namiestnika, tego jakby wielkiego księcia ruskiego oraz przysłanie posiłków wojskowych na wojny prowadzone przez Złotą Ordę. To też wskazuje na to, że ten prestiż Kijowa no, podupadł i to znacząco. I że realna władza przeniosła się jeszcze nie do Moskwy, ale właśnie do Włodzimierza nad Klaźmą. Na północ w każdym razie. Z całą pewnością na północ, daleko na północ. Właśnie dlatego, że te obszary tak zwanej Rusi Zaleskiej, czyli za Lasami Bryjańskimi, gdzieś podobno tam były olbrzymie kompleksy leśne wtedy i one chroniły tę część Rusi od koczowników, którzy mieszkali dużo bardziej na południe. Na tym etapie to właśnie Włodzimierz nad Klaźmą jest takim ośrodkiem władzy, naczelnej władzy na obszarach ruskich. Nie jest już nim Kijów, jeszcze nie jest Moskwa. Ten proces ulega natężeniu w roku 1299, kiedy również metropolita kijowski, czyli arcybiskup kijowski, no prawosławny, tak, no kościoła uznający autorytet patriarchy w Konstantynopolu, przenosi się z Kijowa, który właśnie został zniszczony w kolejnym najeździe przez jakąś kolejną grupę koczowników,
przenosi się z Kijowa najpierw chyba do Briańska, by ostatecznie właśnie znaleźć swoje miejsce, swoją siedzibę właśnie we Włodzimierzu nad Klaźmą. Czyli ewidentnie mamy zarówno czynnik religijny, kluczowy w tamtych czasach, bo religijność w tamtych czasach oznaczała dużo więcej niż współcześnie i miała olbrzymie znaczenie i społeczno-twórcze, i kulturotwórcze, i polityczne zatem. I oraz ośrodek polityczny znajdują się we Włodzimierzu nad Klaźmą. To jest nieformalna stolica no tego konglomeratu państw ruskich, który istnieje na obszarze wschodniosłowiańskim, tak zwanym wschodniosłowiańskim. Ale i Włodzimierz nad Klaźmą traci to polityczne znaczenie, ponieważ już w roku 1325 tenże patriarcha, ciągle kijowski, bo to nie jest tak, że patriarcha zmienia sobie stolicę tak dowolnie. Znaczy stolicę zmienił, natomiast nie tytuł. To jest ciągle patriarcha kijowski, który ma siedzibę już nie w Kijowie, nie w Briańsku, tylko we Włodzimierzu nad Klaźmą. Ale ma tę siedzibę tylko lat 26, bo w 1325 roku arcybiskup Piotr bodajże miał na imię, przeniósł swoją stolicę już do Moskwy. I nakazał swoim następcom, aby również za siedzibę obierali Moskwę, a nie inne miasto z miast ruskich. 3 lata później również Wielki Książę Włodzimierski, pozostając Wielkim Księciem Włodzimierskim, przenosi swoją stolicę z Włodzimierza do Moskwy. To jest rok 1328. Czyli możemy powiedzieć, że na Rusi, na obszarze tym wschodniosłowiańskim do 1169 roku dominował Kijów. Między 1169 a rokiem 1328 Włodzimierz nad Klaźmą, a po 1328 Moskwa. Był to w pełni naturalny, spontaniczny proces. Nikt tutaj nikogo do niczego nie zmuszał, ani Tatarzy, ani Mongołowie, czy później Tatarzy, ani jakikolwiek ośrodek zewnętrzny wobec wschodnich Słowian, już w cudzysłowie, bo to jest pojęcie językoznawcze, to jest zupełny anachronizm dla historyka, no ale to jest czytelne. Nikt tam nikogo nie zmuszał do tego, żeby ten ośrodek władzy... Trochę tak jak u nas, że było Gniezno, zostało zniszczone przez Brzetysława, w związku z tym dwór przeniósł się do Krakowa, a potem po iluś tam wiekach, po paru wiekach, z kolei dwór przemieścił się do Warszawy za czasów Wazów. Tak, dokładnie było. I tutaj mamy sytuację analogiczną. Ten proces był w pełni naturalny, spontaniczny, niewymuszony przez czynniki zewnętrzne, wynikający po prostu z dynamiki życia społecznego, gospodarczego, politycznego tego obszaru. Moskwa staje się siedzibą ciągle jeszcze Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego, bo ten autorytet właśnie księcia Włodzimierskiego wynikający z jego funkcji pośredniczącej pomiędzy książętami Rusi a Mongołami, no jakby był decydujący w ówczesnych czasach dla sprawowania władzy, dla majestatu władcy i dlatego władca moskiewski, książę moskiewski, a potem Wielki Książę Moskiewski tytułował się przez cały XIV wiek najpierw Wielkim Księciem Włodzimierskim, a dopiero Księciem Moskiewskim. Ta sytuacja prawdopodobnie trwałaby być może po dziś dzień, gdyby nie wzrost zagrożenia Bizancją, jego kurczenie się obszaru państwa Cesarstwa Bizantyjskiego i konieczność szukania sojuszników w łacińskim, katolickim, możemy już teraz powiedzieć, Zachodzie. I w roku 1439 dochodzi do zawiązania Unii Florenckiej, gdzie patriarcha konstantynopolitański uznaje autorytet papieża, uznaje też filioque w wersji katolickiej, łacińskiej, a nie greckiej, bizantyjskiej. Zachodzą zjawiska, które mają prowadzić do latynizacji kościoła prawosławnego, kościoła greckiego. I z tego procesu wyłamuje się prawosławie moskiewskie. Ówczesny metropolita kijowski, bo to jest ciągle mamy połowę prawie XV wieku, a ciągle w Moskwie rezyduje metropolita kijowski i książę włodzimierski.
No w tym momencie, to jest rok 1439, to już nawet można powiedzieć, że oni gdzieś pod koniec XIV wieku porzucili tę tytułaturę włodzimierską na rzecz już wielkomoskiewskiej, ale z całą pewnością ten arcybiskup jest ciągle jeszcze arcybiskupem kijowskim i on odmawia uznania tych postanowień synodu i postanowień Unii Florenckiej i stwierdza, że nie będzie respektował tych uchwał, ustaw czy po prostu postanowień. To powoduje, to prowadzi do tego, że daje oręż do walki swoim przeciwnikom, również religijnym, i ci tę możliwość wykorzystują. I w roku 1448 za zgodą Kazimierza, króla Polski, wielkiego księcia litewskiego, chyba też w tym momencie, Kazimierza Jagiellończyka, zostaje ustanowiony metropolita kijowski w Kijowie. Dotychczas był metropolita kijowski w Moskwie, który, nie uznając postanowień Unii Florenckiej, tak naprawdę można nawet powiedzieć, że stał się autokefalią w kościele tym konstantynopolitańskim, prawosławnym. Natomiast ten obóz łaciński i ten prawosławny, który skłaniał się ku łacinnikom, doszedł do wniosku, że jest to dobry moment do tego, aby po prostu papież za zgodą patriarchy konstantynopolitańskiego ustanowił nowego arcybiskupa w Kijowie. I on zostaje w 1448 roku ustanowiony. I to są, można powiedzieć, jakby podwaliny czy pierwociny tej ukraińskości, którą znamy dzisiaj. Wcześniej to wygląda z perspektywy historycznej, jak patrząc na to obiektywnie, tak, że w naturalny sposób ewoluuje ta Ruś od Kijowa przez Włodzimierz do Moskwy, i że Moskwa jest centrum tego świata wschodniosłowiańskiego i że innego centrum nie ma. No teraz w 1448 roku mamy sytuację taką, że jednak gro ziem ruskich, które dostały się pod panowanie polskie, a wcześniej litewskie w 1362 na trwałe już Olgierd pobił Rusinów i Tatarów i zdobył dla Wielkiego Księstwa Litewskiego Kijów wraz z całą Kijowszczyzną. Już wcześniej zresztą też Giedynim, ale tylko na 10 lat w 1321 roku podbił Kijów, ale tam Litwini rezydowali jedynie 10 lat, zostali wyparci przez koalicję rusko-mongolską, ruską i ich suwerenów w postaci Hanów Złotej Ordy, którzy wyparli Litwinów, ale kolejne 30 lat później, w 1361 roku, już na trwałe Litwini zajęli Kijów, który wraz z Unią Polsko-Litewską wszedł w skład najpierw Unii Państwa, które było Unią Polski Litwy, a później Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To też ten czynnik polityczny będzie miał kluczowe znaczenie, dowodząc trafności słów Romana Dmowskiego, który mówił wyraźnie o tym, że to państwa tworzą narody, a nie narody państwa. I tutaj właśnie też możemy zaobserwować to zjawisko, że to właśnie państwowość polsko-litewska, która tak naprawdę stworzyła podwaliny, pierwociny tego, co dziś nazywamy ukraińskością. Gdyby tego faktu nie było, Rosja zjednoczyłaby te ziemie gdzieś tam pewnie pod koniec XIV wieku, i dalej w XV wieku, i zapewne z całą pewnością odrębność ukraińska w dzisiejszym tego słowa znaczeniu by się nie zawiązała. Zawiązała się właśnie po pierwsze z powodu tego, że to arcybiskupstwo powstało w Kijowie, które było konkurencyjnym wobec tego arcybiskupa jeszcze kijowskiego, który rezydował w Moskwie. Wraz ze śmiercią tego, to był zresztą ostatni arcybiskup, który posługiwał się tytułem arcybiskupa kijowskiego, zasiadając w Moskwie. Już jego następca, to jest bodajże rok 1461, już tym tytułem się nie posługuje. Posługuje się już tytułem patriarchy moskiewskiego i Wszechrusi. Tamten miał już tytuł... wtedy pojawia się patriarchat. Pomyliłem się. Arcybiskupem moskiewskim i Wszechrusi. Patriarchy chyba faktycznie jeszcze w tym momencie nie ma, bo to jest ciągle jeszcze okres zależności od, po pierwsze, politycznej od Złotej Ordy. Dopiero w 1480 roku ta zależność polityczna ustanie. I też jeszcze nie doszło do małżeństwa Rurykowicza z Zoe Paleolog,
czyli bratanicą ostatniego cesarza rzymskiego, przepraszam, bizantyjskiego, które to małżeństwo tak naprawdę dało powód do nazywania, do przyjmowania tytulatury cesarskiej, do mówienia o Moskwie jako III Rzymie i tak dalej. Więc arcybiskup, mamy arcybiskupa od 1461 roku, mamy arcybiskupa moskiewskiego i Wszechrusi w Moskwie, a nie arcybiskupa kijowskiego i Wszechrusi z siedzibą w Moskwie. No tak, podejrzewałem przed chwilą patriarcha, to 100 lat później. No właśnie, także tutaj miałem na myśli coś innego, użyłem innego sformułowania, niewłaściwego sformułowania. No, trwa Unia Polsko-Litewska, która faktycznie okazuje się, patrząc trochę z takiej perspektywy historycznej, była faktycznie tym czynnikiem, który ukształtował, mieliśmy mówić też o geopolityce, więc możemy powiedzieć, że no, miała znaczenie olbrzymie dla Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, dlatego że z jednej strony dała chwilę oddechu Polakom w walce z zagrożeniem niemieckim, które przez całą naszą historię miało miejsce i ma miejsce. Grunwald był tym czynnikiem, który no, dał tę chwilę oddechu i bez zapewne wojsk litewskich, tatarskich nawet posiłków, bez pułków smoleńskich, czyli ruskich, które walczyły po naszej stronie pod Grunwaldem z krzyżakami, z całym obozem łacińskiej, katolickiej, możemy powiedzieć, Europy. Bez tych wojsk by tego zwycięstwa nie było i jakby wyglądała historia Polski, oczywiście nie wiadomo, nie ma co gdybać, ale to, że Litwini nam pomogli w tej walce z Niemcami, z krzyżakami czy po prostu ze tym światem niemieckojęzycznym zachodnim, no to jest oczywiste. Podobnie było w drugą stronę. Dzięki tej ewidentnie, i to widać, że dzięki patrząc na to, jak się te zdarzenia historyczne układają, to Unia Polsko-Litewska pozwoliła też Litwie zachować panowanie na ogromie ziem ruskich, no aż do rozbiorów, tak, bo Wielkie Księstwo Litewskie przetrwało aż do 1795 roku. Więc tak długo na obszarze tych północno-zachodnich, tym północno-zachodnim obszarze ziem ruskich, współczesnego państwa białoruskiego, mogli Litwini panować dzięki Unii z Polską. To doprowadziło do możliwości wykrystalizowania się, taka jest moja ocena, zarówno narodu białoruskiego, który ciągle jeszcze pewnie do końca ukształtowany nie jest, ale kształtuje się, no i ukraińskiego, który miał szansę się ukształtować właśnie dzięki temu, że część tej ludności ruskiej, rusińskiej no, nie znalazła się pod panowaniem państwa Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, czyli tego ośrodka władzy ruskiej, który wyewoluował z Rusi Kijowskiej przez księstwo włodzimiersko-suzdalskie, tylko znaleźli się w granicach Rzeczypospolitej, podlegając innemu prawu, innym zwyczajom, mając no własną historię w tym sensie, że własne konflikty, własne problemy. A jakby kolejnym pewnie kamieniem milowym, można powiedzieć, który oddziela, powiedzmy, Białoruś od Ukrainy, to też jest no, Unia Lubelska, bo wtedy Białoruś pozostaje, dzisiejsza Białoruś w Wielkim Księstwie, a dzisiejsza Ukraina zostanie przyłączona do korony. Tak, dokładnie tak. I to no, bez wątpienia wzmacniało polską szlachtę, polską magnaterię politycznie. Czyli Zygmunt August nieświadomie położył kolejną cegiełkę tak, pod państwo ukraińskie. Tak, pod naród ukraiński, znaczy pod tę społeczność, która wyewoluuje w naród ukraiński. No kolejne powstania kozackie, które wybuchają od końca XVI wieku aż do powstania chmielnickiego, no są właśnie takim no, czynnikiem, który no, no, też jest takim narodotwórczym czynnikiem. Tam oczywiście nie wchodziły w grę żadne kwestie, te powstania nie wybuchały dlatego, że ktokolwiek tam czuł się Ukraińcem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, czy nawet Rusinem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, w przeciwieństwie do Polaków. To były ruchy, które często wywoływane były z powodów zatargów osobistych, dosłownie. Zatargów osobistych to było podłożem pierwszego i drugiego powstania Kosińskiego Krzysztofa w 1593-1594 roku bodajże i powstania Semena Nalewajki w 1596, jeżeli dobrze pamiętam, roku.
Czysto prywatne zatargi stały za tym, że po prostu zaczynała płonąć no, spora połaść Rzeczpospolitej. No ale były też czynniki bardziej obiektywne, tak? Chodziło o prawo do dokonywania najazdów na ziemie tureckie. No Polska, mając możliwość podpisania pokoju z Turcją i zakończenia okresu wojen, korzystała z tej możliwości, ten pokój podpisywała. Jednym z warunków było to, że Kozacy nie będą dokonywać napaści, najazdów na obszary tureckie. No, to było korzystne dla Polski, dla Turcji, ale niekoniecznie dla Kozaków, którzy nie mieli z czego żyć, mówiąc kolokwialnie, mówiąc wprost, może nie kolokwialnie, kolokwialnie i wprost. Także to był jeden z przyczyn. Drugą przyczyną była ilość tak zwanych kozaków rejestrowych, czyli tych kozaków, którzy no, byli na służbie Rzeczpospolitej, Hetmana Wielkiego Koronnego i otrzymywali coroczny na pewno, a nie wiem, czy płacony w ratach miesięcznych, czy kwartalnych, czy jakoś jeszcze inaczej, żołd. Mieli z czego żyć po prostu. Tych kozaków, którzy mogli być, którzy ubiegali się o ten status kozaka rejestrowego, było powielokroć więcej niż Rzeczpospolitą było stać na utrzymywanie tych kozaków. To był drugi czynnik obiektywny, który powodował, że wzrost napięcia pomiędzy tą populacją gdzieś tam na Kresach Rzeczpospolitej, gdzieś na Zaporożu, czy na południowej Kijowszczyźnie, a szlachtą polską, czy magnaterią polską. Czy antagonizm religijny też tam wchodził w grę? No tak, szczególnie po Unii Brzeskiej, po roku 1596, kiedy część kościoła prawosławnego przyjmuje dogmaty katolickie, uznaje autorytet papieża, autorytet biskupa Rzymu jako papieża, zachowując tylko ryt liturgiczny bizantyjski w liturgii. No i to oczywiście ponieważ tylko część ich hierarchii prawosławnej i część wiernych kościoła prawosławnego przystępuje do tej unii. Pojawiają się dwa obozy, obóz unicki, obóz dyzunicki. I to, no, to powoduje, że no, ta ludność prawosławna no, traci zaufanie do króla, do państwa, do korony, bo okazuje się, że no, są wśród nich lepsi i gorsi. Czy będą lepsi i gorsi? Lepsi to będą ci, którzy zgodzą się na uczestnictwo w tej Unii i na przynależność de facto do Kościoła Łacińskiego. No i ci gorsi, którzy pozostaną wierni tej tradycji Kościoła greckiego, bizantyjskiego. To na pewno tak. Czynnik religijny oczywiście będzie odgrywał tutaj rolę. Ta sytuacja nie ulegnie zmianie przez drugą połowę XVII wieku, nawet wtedy, kiedy Polska utraci, Rzeczpospolita, przepraszam, utraci Zadnieprze, czyli obszar Ukrainy na wschód od Dniepru, utraci nawet Kijów, który leży po zachodniej stronie Dniepru. To niczego nie zmieni. Spora część Rusinów będzie mieszkańcami państw Rzeczpospolitej, będzie podlegała, będzie się powierzchownie, ale jednak latynizowała, będzie nabierała innych cech społecznych, kulturowych, religijnych, szczególnie wśród tych osób, które przystąpią do Unii, do Unii Brzeskiej. No i tak naprawdę w ten sposób zaczyna się rodzić no, społeczność inna w sensie etnicznym, to też anachronizm dla tamtego czasu, ale dzisiaj takiego słowa używamy, od tej społeczności już teraz cesarstwa rosyjskiego. Carem Rosji chyba jako pierwszy ogłosił się w 1547 Iwan III. Od tego momentu możemy mówić o carstwie rosyjskim. No, ewidentnie to będzie inny świat polityczny, kulturowy, inny niż ten, który będzie się kształtował na zachód od Dniepru. Wydaje mi się, że ta sytuacja niewiele się zmieni aż do rozbiorów Polski po trzecim rozbiorze, czyli po roku 1795 roku, no, prawie cały dawny obszar Rusi znalazł się w granicach już
Cesarstwa Rosyjskiego, z wyjątkiem Galicji, czyli obszarów dzisiejszych obwodów Tarnopolskiego, Iwano-Frankowskiego, czyli Stanisławowskiego oraz Lwowskiego. Cały obszar dawnej Rusi Kijowskiej zostanie zjednoczony przez Cesarstwo Rosyjskie i na tym obszarze zacznie się kształtować, zacznie powstawać w miarę jednolita społeczność pod względem i społeczno-kulturowym, i pod względem religijnym oraz również językowym. Te podziały językowe są w ogóle wtórne w stosunku do tych podziałów politycznych, o których mówimy, bo granice dialektalne, te, które dzisiaj historycy próbują odtworzyć i wskazują, że takie istniały w średniowieczu, biegły zupełnie w poprzek współczesnych linii politycznych, podziałów politycznych. Tam na obszar wschodniosłowiański przyjmuje się, że istniały gdzieś w średniowieczu i we wczesnej nowożytności cztery grupy dialektalne, a one się układają mniej więcej tak niemal, znaczy no nie, nie równoleżnikowo. Z północnego, te granice szły z północnego zachodu na południowy wschód, tak każda równolegle mniej więcej. Po skosie, powiedzmy. Tak, po skosie, dokładnie tak. Czyli w poprzek dzisiejszych podziałów politycznych. Różnice dialektalne, które z czasem stawały się różnicami nie językowymi, ale powiedzmy, że zbliżonymi do językowych, wynikały z podziałów politycznych. Z tego, że istniało państwo, właśnie Wielkie Księstwo Litewskie, które obejmowało wielką część ziem ruskich. W tych granicach ukształtowała się społeczność, którą dziś nazywamy białoruską. Bez obecności litewskiej politycznej byłoby to niemożliwe, a później polskiej również. Byłoby to po prostu fizycznie, znaczy no byłoby to niemożliwe. Tak samo jest z narodem ukraińskim, który właśnie zaczyna odradzać się na tym obszarze, który nie podlega rodzić się, naród ukraiński, tak samo jest z narodem ukraińskim, który zaczyna rodzić się na tym obszarze, który nie podlega władzy politycznej z Moskwy, czyli na obszarze właśnie zaboru austriackiego państwa polskiego, dawnego państwa polskiego, na tych obszarach, które nie zostały spolonizowane, bo uległy rusyfikacji, bo Polacy przyjęli chrzest z Rzymu, a Rusini z Bizancjum, kształtowały się dwa obrządki religijne, dwa języki w liturgii, u nas łaciński, tam starocerkiewnosłowiański, były inne dogmaty, są po dziś dzień przecież. Tak naprawdę wierzono inaczej, kiedyś to miało dużo większe znaczenie niż dziś. A kiedy można mówić o jakimś w jakichś narodzinach ukraińskiego narodu czy ruchu narodowego na terenie zaboru rosyjskiego, bo to Galicja to jest historia dość znana, ale kiedy w zaborze rosyjskim coś się zaczęło w tym temacie dziać? No tak, z brutalną szczerością to należałoby powiedzieć, że dopiero dziś, dosłownie, że dopiero współcześnie, być może nawet ta wojna konstytuuje naród ukraiński gdzieś tam na Ukrainie naddnieprzańskiej. No może lekko przesadziłem, możemy cofnąć ten czas o jakieś tam 100 lat, no ale prawdopodobnie góra 100 lat. Dlaczego dziś? Dlatego, że trochę przeskoczę, za moment wrócę do czasów I wojny światowej, ale uzasadnię tę swoją opinię, dlaczego możemy mówić o ukraińskości tam, na tym obszarze wokół Kijowa, nie w samym Kijowie, ale wokół Kijowa dopiero od dziś. No, w roku 1991 roku, dokładnie 17 marca, odbyło się referendum zainicjowane przez Michaiła Gorbaczowa już w grudniu 24 chyba nawet, grudnia 1990 roku, referendum na temat przyszłości Związku Radzieckiego jako federacji samodzielnych, autonomicznych, suwerennych republik. Cała ludność Związku Radzieckiego odpowiadała na pytanie, czy jesteś za utrzymaniem Związku Radzieckiego jako federacji niezależnych, suwerennych republik. No i proszę sobie wyobrazić, że o ile na obszarze Galicji Wschodniej od 16 do 19% mieszkańców opowiedziało się za dalszym trwaniem Związku Radzieckiego, 16 do 19% jedynie. W Kijowie 44,5,
czyli było prawie pół na pół, ale jednak większość była przeciwko trwaniu ZSRR w Kijowie, na terenie, znaczy mieszkańcy Kijowa, tak się wypowiedzieli. O tyle na całym obszarze, na całym pozostałym obszarze współczesnego państwa ukraińskiego ludzie powiedzieli nie. Chcemy Związku Radzieckiego w tej formie, który znamy. No fakt, że w Galicji można było powiedzieć co innego i w Kijowie częściowo, a co innego na pozostałym obszarze ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, no świadczy o tym, że mieliśmy tam do czynienia z wolnością wypowiedzi, z uczciwie przeprowadzonym referendum. Przynajmniej nie znam opinii kwestionującej te linie obserwujemy i dzisiaj. Zresztą ja spotkałem się z takim wspomnieniem chyba z lat 90. wizyty jakichś działaczy polskich właśnie, nie pamiętam, czy we Lwowie, czy w Kijowie, u jakichś ukraińskich nacjonalistów zresztą, którzy zaczęli pokazywać na mapie linię, do której mówili, no tu powiedzmy na zachód od tej linii nie ma większych problemów ze świadomością ukraińską, a na wschód od tej linii, no to już nie wiadomo, albo są Rosjanie, albo tacy ludzie nieokreśleni. I to była linia pokrywająca się z granicą przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. To też jest chyba dość ciekawe. Te linie można określić dowolnie. Znaczy dowolnie, może nie aż tak bardzo dowolnie, ale jednak można kilka takich linii wykreślić i w ogóle podzielić mieszkańców ze współczesnej Ukrainy na kilka grup o różnym poziomie świadomości narodowej i w ogóle różnej świadomości narodowej. Bo wiadomo, jest oczywiste, że Ukrainę zamieszkują nie tylko Ukraińcy, ale również Rosjanie. No to wykazał spis ludności ostatni, który Ukraińcy przeprowadzili w 2001 roku, gdzie wyraźnie z wynikach pytano w tym spisie o tożsamość narodową i o język ojczysty i 17,6% mieszkańców Ukrainy określiło siebie jako Rosjan, a nie Ukraińców i aż 29,6% uznało język rosyjski za ojczysty. Nie ukraiński, a rosyjski. Za swój język ojczysty. No to raczej dużo, prawda? No bo to potwierdza to chyba, co wielu zdaje się ignorować, że istnieje takie coś jak rosyjskojęzyczny Ukrainiec. Człowiek, który się definiuje jako Ukrainiec, ale posługuje się językiem rosyjskim. Z całą pewnością możemy mówić o tym zjawisku w dacie, kiedy ten spis został przeprowadzony i jeszcze przez kolejne kilkanaście lat. Ta sytuacja gdzieś około roku, ta sytuacja jednak zaczęła ulegać zmianie. No, nie było przeprowadzonych kolejnych spisów ludności, więc nie wiemy, jakie byłyby postawy tożsamościowe tych ludzi, czy oni nadal by się tak identyfikowali, czy nie. Jednak minęło 21 lat od chwili, kiedy ten spis został przeprowadzony. No, jakąś tutaj namiastką, znaczy czymś, co może prowadzić do wniosków na temat świadomości narodowej tych ludzi, są wyniki wyborów politycznych na Ukrainie, ponieważ no, te siły polityczne stawiające, biorące udział w wyborach na Ukrainie, szły do tych wyborów z określonymi programami politycznymi i niektóre miały ewidentnie programy, no, nazwijmy je umownie, w cudzysłowie, prozachodnimi, proeuropejskimi, ale były też takie siły polityczne, które ewidentnie orientowały się na Rosję, na państwo rosyjskie, na jakąś współpracę niepodległego państwa ukraińskiego z niepodległym państwem Rosji, z Federacją Rosyjską. Widzimy, jak te siły się ścierają na Ukrainie przez lata, no może początek lat 90. nie, może połowy lat 90. też nie, ale już gdzieś 10 od początku tego wieku no widzimy to starcie, tak? Wraz z pojawieniem się na scenie politycznej Wiktora Juszczenki i jego bloku Nasza Ukraina, gdzieś od roku 2002 możemy już zaobserwować no, postępy czegoś, co ja nazywam oranżyzacją, czyli upomarańczowieniem Ukrainy, przyjmując jako synonim tej prozachodniości, proeuropejskości w cudzysłowie oczywiście. No pomarańczowa tak, rewolucja. Kolor pomarańczowy, który był kolorem, symbolem rewolucji tak zwanej właśnie pomarańczowej z listopada, grudnia 2004 roku. Ten proces oranżyzacji właśnie zaczął się około 2002 roku i on postępował na wschód, przejmując kolejne obwody. Każdy kolejny obwód podlegał temu procesowi. Tylko było to rozłożone w czasie. Do 2005 roku zarysowała się granica, która oddzielała te obwody zachodnie i centralne
Ukrainy od południowych i wschodnich i ona trwała gdzieś przez około, tam można nawet powiedzieć, że 10 lat, gdzieś między rokiem 2004 a 2014. No, obóz proeuropejski wygrywał w swoich obwodach i ten obóz prorosyjski, tak umownie go można nazwać, w swoich obwodach. To się zmieniło wraz z Euromajdanem, czyli z przełomem 2013 i 2014 roku, kiedy no, za tym Euromajdanem poszedł proces oranżyzacji tej części Ukrainy, która dotychczas była Ukrainą prorosyjską, czy głosowała w sposób, który można określić jako prorosyjski, na formacje prorosyjskie i gdzie no, dominowała ludność, szczególnie w miastach, największych miastach, ludność, która była ludnością rosyjskojęzyczną. Albo byli tam Rosjanie, albo Ukraińcy, ale rosyjskojęzyczni. Ci ludzie, właśnie Ukraińcy rosyjskojęzyczni, no, przez długi, długi czas głosowali na formacje, które miały politykę no, nie prozachodnią, nie proeuropejską, w cudzysłowie oczywiście mówiąc. Czyli ludzi takich jak Janukowycz na przykład. Tak, dokładnie jak Wiktor Janukowycz, jak Mikołaj Azarow, czyli premier rządu, który właśnie w trakcie Euromajdanu, człowiek, który sprawował funkcję szefa rządu ukraińskiego w czasie Euromajdanu i musiał uciekać, uzyskał wotum zaufania w Radzie Najwyższej Ukrainy, tam 200 kilkadziesiąt głosów do 180 kilku, czyli to był legalny rząd ukraiński, a mimo to Mikołaj Azarow musiał uciekać z Ukrainy do Rosji, podobnie jak Wiktor Janukowycz, w wyniku no, Euromajdanu i tej nowej Ukrainy, która powstała po Euromajdanie. Ten proces oranżyzacji postępował też, można powiedzieć, dalej. W 2019 roku były wybory prezydenckie do Rady Najwyższej Ukrainy, gdzie no, pojawił się pan prezydent Zełenski i jego formacja polityczna Sługa Narodu. Taka była nazwa listy wyborczej właśnie Zełenskiego. I kolejne obwody zostały odbite obozowi dotychczas, no, który można było nazywać prorosyjskim. Zostały odbite, co prawda nie wprost do obozu prozachodniego, ale takiego wydawało się wtedy centrowego, kompromisowego pomiędzy jednoznaczną prozachodniością części zachodniej i północnej Ukrainy, a prorosyjskością części południowej i wschodniej. Co ciekawe, co też jest ważne dla oceny tego, co się dzieje na Ukrainie w sensie właśnie społecznym, kulturowym, etnicznym, ten blok, sama kandydatura Zełenskiego i ten jego blok polityczny odbił nie tylko prorosyjskim Ukraińcom część obwodów ukraińskich, ale również prozachodnim. Na Wołyniu, w Żytomierzu, w Winnicy, w obwodzie kijowskim, sumskim, czerkaskim. Wygrał również Zełenski. Wygrała wtedy, no dziś wiemy, że to jest obóz jednoznacznie antyrosyjski, prozachodni, proeuropejski i tak dalej. Ale w 2019 roku to nie było takie oczywiste. Zełenski pochodzi z obwodu Dniepropetrowskiego, z Dnipro bodajże nawet, czyli z obszaru tej Ukrainy rosyjskojęzycznej. Szczególnie miasto Dniepropetrowskie jest takim, dzisiaj chyba Dnipro jest nazwa tego miasta, jest takim miastem. Okazuje się, że Zełenski potrafił zjednoczyć wokół swojej kandydatury, swojego programu politycznego prawie całą Ukrainę. Czyli te linie, które w zasadzie ja mam wrażenie, że Ukrainę można było jeszcze 10-15 lat temu nałożyć granice, które tam przebiegały w ciągu ostatnich tam 200-300 lat, czyli pierwsza Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, zabory i według tego to grupować, powiedzmy, no bo powiedzmy, wiadomo, zabór austriacki, grekokatolicy, druga RP to tak, też świadomość ukraińska, ale jednak prawosławni, potem już ta słabsza świadomość i już rosyjska i te granice w ciągu ostatnich 100 lat przestały istnieć. One dziś przestały istnieć, bo jeszcze właśnie w 2019 roku, kiedy Zełenski wygrywa, to wygrywa w całej Ukrainie z wyjątkiem 5 obwodów.
w trzech obwodach galicyjskich, w Galicji Wschodniej, wygrywają siły. Ponieważ moje pytanie zostało w zasadzie uprzedzone, bo właśnie mniej więcej w tym kierunku zmierzałem, no to myślę, że tą refleksją zakończymy, tym bardziej, że już ponad godzina myślę, że możemy podchodzić do lądowania. Kończymy tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Jarosław Jagiełło, historyk, autor książki, jeszcze raz przypomnę, Lechia i Lechici w Krońce Polskiej Wincentego Kadłubka. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawienia kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wspierania naszego kanału. Także w linku pod filmem do nabycia różne publikacje, w tym i książka naszego dzisiejszego gościa. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Ponieważ moje pytanie zostało w zasadzie uprzedzone, bo właśnie mniej więcej w tym kierunku zmierzałem, no to myślę, że tą refleksją zakończymy, tym bardziej, że już ponad godzina myślę, że możemy podchodzić do lądowania. Kończymy tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Jarosław Jagiełło, historyk, autor książki, jeszcze raz przypomnę, Lechia i Lechici w Krońce Polskiej Wincentego Kadłubka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawienia kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wspierania naszego kanału, także w linku pod filmem do nabycia różne publikacje, w tym i książka naszego dzisiejszego gościa. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.